Ponad 800 tysięcy złotych wyłoży miejska kasa na spełnienie oczekiwań Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczących oświetlenia Suwalskiego Stadionu przy ulicy Zarzecza. Dokładnie 833 tysiące pochłonie wymiana oświetlenia na stadionie piłkarskim przy ulicy Zarzecze. Nie było to założenie na ten rok, by tą inwestycję realizować. Niestety została ona, można powiedzieć, wymuszona na nas, by to wykonać. Ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, to drużyna Wigry Suwałki mogłaby nawet stracić licencję na grze w pierwszej lidze, a to wynika z tego, że Polski Związek Piłki Nożnej narzuca pewne zasady, pewne reguły dotyczące tego, jakim światłem mają być oświetlone boiska w pierwszej lidze. Inwestycje odwlekano przez 2 lata. Od takiego bowiem czasu PZPN żąda od biało-niebieskich oświetlenia płyty boiska światłem o natężeniu 1600 luksów. I do takiego oświetlenia boisko zostanie dostosowane po przeprowadzeniu tej inwestycji. Dla porównania, w pracowniach projektowych wymaga się oświetlenia rzędu 700 luksów, a na stanowisku biurowym 500. Obecnie przy pełnym wykorzystaniu stadionowych lamp możliwe jest osiągnięcie na płycie boiska 900 luksów. Są tutaj 144 lampy o mocy 1500 W każda. Po zmianie ma ich być 180 o mocy 2000 W każda. Jak poinformował nas Kamil Sznel, modernizacja zostanie przeprowadzona w taki sposób, by w razie kolejnej zwyżki oczekiwań PZPN-u można było do masztów zamontować kolejne szeregi opraw oświetleniowych. Wśród mieszkańców miasta opinie na temat modernizacji oświetlenia są podzielone. Kibice Wigier cieszą się, natomiast ci, dla których futbol nie jest życiową pasją, pozostają sceptyczni.